Dzień dobry Państwu. Choć na co dzień w pracy naukowej zajmuję się m.in. odzieżą czasów rzymskich, to jednak dziś, choć o Rzymianach też trochę będzie, chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego powinniśmy i jak dbać o nasze ubrania. Nasza planeta dusi się pod naporem śmieci. Statystyczna europejska rodzina wytwarza około 2 tony odpadów rocznie, z czego około 30 kg to odzież. Według niektórych, co prawda bardzo pesymistycznych wyliczeń, aż 85% wyprodukowanej odzieży trafia na wysypiska, gdzie stanowi ponad 5% wszystkich śmieci. Czasami ta nasza odzież trafia też do atmosfery. Zawiera ona też w sobie coraz więcej szkodliwych substancji. Co więc możemy zrobić? Przecież nie zaczniemy chodzić nago. Zacznijmy może jednak od początku. Pierwsze ubrania noszono już zapewne 70 tysięcy lat temu. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie stwierdzić, ponieważ odzież z tak odległej przeszłości, zwłaszcza tkaniny, niezwykle rzadko przetrwało do naszych czasów. To, co można zaobserwować, gdy mamy szczęście i rzeczywiście jakiś fragment odzieży przetrwa z prahistorii do dziś, to, że ta odzież była bardzo często naprawiana. Już ubranie najsłynniejszej neolitycznej mumii, Otsiego, miało nosić ślady cerowania. Mi nieco bliższe są czasy rzymskie, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że ludność zamieszkująca rozległe imperium nie tylko cerowała rozdarte czy przetarte ubrania, ale i je łatała. Wbrew pozorom już w starożytności znano recykling, upcykling czy nawet downcykling, chociaż oczywiście nikt tego tak wtedy nie nazywał. Idea second handu też nie była Rzymianom obca. Wiele źródeł mówi o sprzedaży używanej odzieży. Jeśli można było, ze starych ubrań robiono nowe, jak na przykład ze starego płaszcza wykrojono tunikę, którą archeolodzy znaleźli na stanowisku Mons Claudianus w Egipcie. Podarta odzież bardzo często służyła nie tylko jako łatę, ale i do uszczelniania różnych rzeczy, od amfor aż po łodzie. Z podartych tkanin zszywano też centones. To były specjalne koce i płaszcze, które oczywiście można było nosić. Antyczni autorzy wręcz podkreślali ich walory chroniące przed chłodem i deszczem i jako takie nadające się rewelacyjnie dla ludzi, którzy pracowali na zewnątrz, przede wszystkim dla pracowników fizycznych. Ale centones miały też inne zastosowania, na przykład w armii, ale też używano ich prawdopodobnie w miastach do gaszenia pożarów. Nie oznacza to, że ludność Imperium Rzymskiego mogłaby zostać liderem recyklingu. Tekstylia oczywiście też marnowano w szambach, toaletach, z antycznych stanowisk archeologicznych. Bardzo często znajdowane są fragmenty tkanin, co spowodowane jest oczywiście nie tylko tym, że atmosfera toaletowa sprzyja ich konserwacji, ale też dlatego, że trafiały tam one często wraz z innymi śmieciami. Bardzo jednak rzadko trafiały tam ubrania, które nie były wcześniej totalnie znoszone. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Przecież czasy antyczne były tak dawno temu i nie można ich porównywać z dzisiejszymi. Oczywiście, te czasy różniły się przede wszystkim tym, że ówcześni ludzie mieli okazję zobaczyć, jak pracochłonne jest wytwarzanie odzieży, bo przecież część produkcji odbywała się w domu, a niektóre z domostw produkowały nawet całkowicie dla siebie odzież. Choć bogactwo też surowców, z których można było tkaninę, a następnie odzież wykonać, mogłaby niejednego zaskoczyć, to jednak dziś znów mamy trochę większy wybór, jeżeli chodzi o to, z czego mamy ubranie. Co więcej, moda również nie była obca Rzymianom, choć znowu wydaje się, że zmieniała się nieco wolniej niż ta dzisiejsza. Jest też sporo innych, być może nawet większych podobieństw między nami a Rzymianami. W antyku, podobnie jak i czasami dzisiaj, produkcja odzieży odbywała się kosztem niewolniczej, często niskopłatnej pracy rzemieślników. Dla Rzymian nie było to nic nadzwyczajnego, tak po prostu ukształtowany był ich świat, co nie oznacza, że nie pochylano się nad losem biednych i niewolnych. Ale to już na zupełnie inną opowieść. My jednak dzisiaj mamy inaczej ukształtowane pojęcie równości i sprawiedliwości i dlatego wykorzystanie niewolniczej czy nawet półniewolniczej pracy do produkcji tego, co mamy na sobie, nie powinno pozostawać dla nas bez znaczenia. Podobnie też jak w starożytności, niemalże 100% tego, co mamy na sobie, odzieży, którą nosimy, można by było poddać recyklingowi, a jednak tylko 15% z niej będzie wykorzystana ponownie. Mimo coraz większej naszej świadomości ekologicznej, sprzedaż odzieży wzrasta co roku. Zrobiono takie badania dla Stanów Zjednoczonych i wyszło, że o 60% coraz więcej
odzieży rocznie jest kupowanych, a z kolei ubrań używamy o połowę krócej niż na przykład 15 lat temu. Średnie życie ubrania to nieco ponad 5 lat, ale i to przy założeniu, że taki fragment odzieży ma przynajmniej dwóch właścicieli. Jeżeli odzież ma tylko jednego, jeżeli ubranie ma tylko jednego właściciela, to oznacza, że ten czas skraca się czasami nawet dwukrotnie. Pomyślcie Państwo, że gdyby tylko przedłużyć noszenie tych ubrań, gdyby tylko nosić je o 3 miesiące dłużej, ich ślad węglowy zmniejszyłby się aż o 10%. Co więc możemy zrobić? Tak właściwie wystarczą nam trzy kroki. Krok pierwszy. Wybierajmy mądrze. Syntetyczne włókna potrzebują setek lat, by się rozłożyć. Niezwykle dużo czasu potrzebuje też jedwab, choć z kolei on stosunkowo długo żyje w naszej szafie. Nieco mniej potrzebują włókna i zwierzęce, na przykład wełna owcza. Najszybciej rozkładają się włókna roślinne, przede wszystkim len. Więc wybierając ubrania z naturalnych i roślinnych włókien, przyczyniamy się w pewien sposób do ochrony środowiska. Na ostatnim Fashion Week w Paryżu aktywiści klimatyczni zakłócili pokaz Louis Vuitton hasłem nadkonsumpcja równa się wymieranie. Jak wyjaśniła francuska rzeczniczka prasowa Friends of the Earth, współorganizatorka tego protestu, marka Louis Vuitton została wybrana celowo, ponieważ jest synonimem luksusu i znana jest z tego, że naciska na przemysł tekstylny, by produkował więcej i szybciej. Jednocześnie marka prowadzi też działania proekologiczne zmierzające do wypuszczenia na rynek m.in. butów z surowców wtórnych. Takie działania są charakterystyczne właściwie dla każdej firmy w tej chwili, dla całego środowiska modowego. Powtórzę więc, wybierając mądrze, kupując ubrania z naturalnych lub też pochodzących z recyklingu włókien, poniekąd zmuszamy firmy odzieżowe, by stawiały na takie właśnie produkty. Skoro już jesteśmy przy mądrym wybieraniu, kiedy już musimy kupić nowe ubranie, zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jego jakość. Im wyższa jakość, tym dłużej nasze ubranie pożyje. Druga, ważniejsza, zwróćmy uwagę na to, kto je dla nas uszył. W Polsce przemysł tekstylny zatrudnia kilkaset tysięcy ludzi, więc wybierając lokalne polskie produkty, pomagasz tak de facto utrzymać te miejsca pracy. Część odzieży też, tak zwana fast fashion, wykonywana jest przy użyciu taniej czy wręcz niewolniczej pracy ludzi. Nie pozwólmy, by dopiero tragedie takie jak całkiem niedawne zawalenie się wieżowca Rana Plaza w Bangladeszu i śmierć pod gruzami ponad 1000 osób zwróciły naszą uwagę na ten problem. Fast fashion przyczynia się też do degradacji środowiska. W Bangladeszu, który ma jeden z największych światowych udziałów w produkcji odzieży, aż trzy wielkie rzeki uznane zostały za biologicznie martwe, o co obwinia się w dużej mierze przemysł tekstylny właśnie. Musimy więc pamiętać, że produkcja nawet ekologicznej odzieży wymaga użycia wody i energii. W 2018 roku wydawaliśmy w Polsce 5% naszych zarobków na odzież. Może więc czas, tak jak wołają aktywiści, spróbować ograniczyć konsumpcję. I w ten właśnie sposób przechodzimy do kroku drugiego. Nośmy dłużej. Moda podlega niezwykle szybkim zmianom. Ze względu na swoją sezonowość zmienia się przynajmniej 4 razy w roku, a jedna z największych tak zwanych sieciówek znana jest właściwie z tego, że potrafi wypuścić rocznie aż 24 kolekcje. A to dla nas oznacza ni mniej, ni więcej, że jeżeli chcielibyśmy być na czasie i nosić sezonową garderobę, właściwie powinniśmy ją wymieniać przynajmniej 4 razy w roku, oczywiście jak nie częściej. Możemy to zmienić, kupując ubrania tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy. Co jeszcze możemy zrobić, by zmniejszyć tę konsumpcję? Nie wyrzucajmy ubrań tylko dlatego, że nam się znudziły albo są niemodne. Jest przecież tyle możliwości. Ubraniami można się wymienić. Co jakiś czas są organizowane różnego rodzaju targi odzieży, na której taka wymiana szafy jest możliwa. Możemy się wymieniać z koleżankami, możemy się wymieniać z rodziną. Możemy też ubranie przerobić. Znowu w sieci jest tyle różnych pomysłów na to, jak z jakiejś części odzieży zrobić coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego, coś bardzo modnego, coś bardzo oryginalnego. Możemy oczywiście odzież też sprzedać, do tego istnieją też nawet specjalne aplikacje. Możemy też odzież oddać potrzebującym. Pamiętajmy o tym, o czym już wspomniałam. Im dłużej nasze ubranie żyje, tym mniejszy jego ślad węglowy. Oczywiście przedłużenie tego życia ubraniu uda się nam tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie one zadbane. Jak możemy więc przedłużyć życie naszej odzieży? A to już krok trzeci. Już Rzymianie wiedzieli, że pranie ma zły wpływ i niszczący wpływ na odzież. Nie tylko ją
Niszczy, ale też i obniża jej wartość. Znacznie później, bo w XVIII czy XIX wieku odzieży wierzchniej w ogóle nie prano. Przede wszystkim dlatego, że bano się, że ona się zniszczy. Te piękne suknie dopasowane do kobiecej sylwetki mogłyby po prostu się zdefasonować. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie dbano o higienę. I owszem, zmieniano koszulę czy bieliznę, którą noszono pod tymi sukniami, ją też prano. Co jednak nie zmienia faktu, że tej wierzchniej odzieży starano się lub w ogóle właściwie nie prano. Podobnie my dzisiaj. Ze względów higienicznych właśnie nie unikniemy prania odzieży. No nie oszukujmy się też, duże znaczenie ma tutaj kwestia społeczna. No nie możemy pojawiać się w brudnych, śmierdzących ubraniach w miejscach publicznych. Ma jednak wpływ na to, w jaki sposób tą odzież wybierzemy. Zacznijmy więc od pralki. Jeżeli kupujemy pralkę, wybierajmy pralkę ładowaną od przodu, nie tą od góry, ponieważ badania wykazały, że ta ładowana od góry jest mniej ekonomiczna. Bierzmy tylko wtedy, gdy uzbieramy tak zwany pełny wsad. Więc nie wstawiajmy ubrań tylko z kilkoma rzeczami. Każda instrukcja właściwie dzisiejszej współczesnej pralki wyraźnie wskazuje, ile prania należy zgromadzić, aby było ono jak najbardziej efektywne. Skorzystajmy z tych instrukcji. Zastanówmy się też, czy na pewno wszystkie rzeczy prać należy tylko, czy od razu po jednym użyciu. Wiadomo, no nie założymy drugi raz skarpetek po intensywnym treningu na siłowni. Ale już na przykład sweter, w którym poszliśmy do sklepu, albo też w którym udaliśmy się na uczelnię i z powrotem. Być może on nie wymaga prania, zwłaszcza, że akurat właśnie na wełnę, z której najczęściej zrobione są swetry, pranie ma najgorszy wpływ. Pranie też. Wybierzmy odpowiednią temperaturę. Im wyższa temperatura, tym gorzej dla ziemi. Zatem pranie w 90 czy nawet 60 stopniach stosujmy jak najrzadziej. Im mniej detergentu dodamy do prania, tym lepiej dla wody, która, jak wiadomo, mamy deficyt na naszej planecie. W sieci krąży mnóstwo przepisów na dobry i ekologiczny środek do prania czy do płukania tkanin. Zerknijcie, one wypadają naprawdę niezwykle korzystnie, również ze względu na studencką kieszeń. Suszenie. Tak naprawdę powinniśmy zapomnieć o suszeniu w suszarkach elektrycznych. Wróćmy do tego, co ktoś kiedyś określił średniowiecza, czyli suszenia na dworze przy świeżym powietrzu. To okazuje się najbardziej ekologicznym środkiem do wysuszenia odzieży. Mam też nadzieję, że ta naprawdę niewielka garść informacji będzie dla Was użyteczna. Zastanówcie się, co możecie zmienić w Waszych przyzwyczajeniach modowych. Czasami naprawdę kilka małych kroczków zrobi ogromną różnicę dla naszej planety. Zerknijcie też na Lasting World. Znajdziecie tam wiele innych użytecznych informacji. Do zobaczenia!